Witam wszystkich serdecznie. Kolejny unboxing. Mamy tutaj BM6. Tak to wygląda. To jest z polecenia widzów. Kupiłem, zobaczymy, bo mam inny battery monitor. I niestety nie daje rady na odległość, bo chodzi mi o odległość, żeby z większej odległości czytać napięcie. Tak samo podłączymy sobie to pod zasilacz laboratoryjny i zobaczymy, jakie są odczyty. Mam tutaj tablet i będziemy sobie sprawdzać, co się dzieje. Więc co? Zaczynamy od tego, że odpalimy sobie zasilanie. Sobie znajdziemy jakieś... Dobra, uznajmy, że zaczniemy sobie od 1 V, tak jak ostatnio. Załączymy. I zobaczymy, czy coś tutaj będzie w tym świecić. Bo jeszcze tego nie uruchamiałem. Wolałem poczekać na czas nagrywania. Więc startujemy od podłączenia. Może coś się oświeci, może nie. Nic się nie oświeciło, nie ma poboru prądu. Damy 2. Nic. 3. Też nic. 4. Nic. Lecimy w górę, aż się pokaże jakiś pobór prądu. 12 V. O! Coś tutaj migło. Coś tam miga. Praktycznie nie pobieramy żadnego prądu. Przepraszam za miganie, ale odświeżanie ekranu się tak pokrywa z tym. Tu jakaś dioda w środku jest i mnie tak kusi, żeby do tego zobaczyć. To jest hermetycznie zamknięte. Teoretycznie, ale to jest teoretycznie hermetycznie zamknięte. Zobaczmy sobie. Odpalamy aplikację. Pierwszy raz odpalam. Więc nie wiem, co się będzie działo. Chcę używać Bluetootha. Pozwól. Nie pozwalam. Dobra, moja lokalizacja. To na razie sobie damy tu. Nie pozwalaj na lokalizację. Aplikacja chce, żebym zaloguj się. Chcę, żebym się zalogował, więc nie ominie mnie to. Muszę się gdzieś zalogować, więc dajcie mi czas. Muszę tutaj ogarnąć aplikację. Tak z ciekawości, jeszcze jest taki pad do przyklejania. I instrukcja, z której wziąłem link QR. Można poczytać. Osobiście nie uznaję, żeby coś tutaj było ciekawe. Jedynie, że to działa na iOS-a i na Androida. Więc tyle. Ja się spróbuję tutaj zarejestrować. Mnie to nie ominie. I zaraz lecimy pod pierwszymi testami tego sprzętu. Chwila później zarejestrowałem się. Dodamy urządzenie. Numer seryjny. Prawdopodobnie chodzi o ten, co jest tu. Ja bym powiedział, że pasuje. A zmienimy napięcie. Coś tam się dzieje, coś się zmienia, ale dałem na 10 V, tak odświeża, czyli to będzie to. Następny. Nie wiem, czy to powinno tak być. No ale damy tak jak jest i lecimy dalej. Nie
w sumie będziemy mieli głównie AGM-y. I co? Nie połączono. Aha, nawet mamy temperaturę. Okej, coś klikłem. Z powrotem. I co? Mamy sok, obciążenie. Damy mu troszeczkę wyżej. Jeszcze damy mu troszeczkę wyżej napięcie. Do 14. I od razu robi na dole wykres. Spoczko. Ładowanie. Lokalizacja podróży. Widzę, że tego jest tutaj dużo. Ciekawe. Chyba tyle. Spróbujemy troszeczkę napięciem podbić, bo tu jest niby do 20 V. Zobaczymy, czy damy radę do tych 20 V dojechać. I coś tu nam nawet pokazało. Napięcie. Odświeżanie nie grzeszy, bo mamy 20 V. Nie powinno to tutaj być gdzieś pokazane. Nie widzę tego. Aha, okej. I mamy 19,9, ale tutaj mi ucina przy 15. Nie ma, nie idzie tego sprawdzić inaczej. Czy aplikacja jest taka sobie? No ale coś pokazuje. To na pewno sobie podepnę pod akumulatory z magazynu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I też jaka jest odległość, z jakiej mogę czytać. Z jakiej odległości mogę czytać sobie napięcie na akumulatorach, bo to mnie głównie interesuje. No ale to jest co? Próba rozruchu. Mnie interesuje głównie ten wykres i żeby mi tu pokazywało faktycznie ile jest. Tu mam 20, tu mi pokazuje o 57 mV 500. No, 570 mV. Tak. Pół volta mi brakuje. Damy na 15. Zobaczymy, czy 15 złapie, po jakim czasie. No, przy 15 jest spoko, pod koniec ucieka. Ogólnie aplikacja dupy nie urywa. Fajnie, że jest też temperatura, bo będę wiedział, jaka jest temperatura na akumulatorach. Choć osobiście uważam, że tu 20 stopni nie ma. Choć przytrzymam to w ręce i zobaczymy, co tu się będzie działo. Czy się coś zagrzeje, czy to jest po prostu samo z siebie się nagrzało. Zresztą zaraz jeszcze zobaczymy, co tam jest w środku. Dobra, to ja się biorę chyba za rozkopywanie tego, bo aplikacja naprawdę D nie urywa. No ale do monitorowania myślę, że spokojnie powinno wystarczyć. Dobra, czas zobaczyć, co tam jest w środku, z racji, że się udało to uruchomić. I tak jak myślałem, to pójdzie otworzyć. Mi nie zależy na, tak na hermetyczności, z racji tej, że to będzie w akumulatorowni. A tam jest tak w miarę ok. A jak coś, to ja sobie to pomaluję jeszcze solder maską. Więc w ogóle nie powinno być problemu.
A do auta mam inne urządzenie do pomiaru. Zresztą jak będzie, jak coś, to podlinkuję filmik. Tylko że się boję, że zaraz dziobnę do płytki. Ale tutaj się to otwiera. Teraz może się uda. Albo jest zaklejony, albo jest zgrzany jakoś. Po tym jak to pęka, to raczej chyba jest przyklejone. No i dobra. To odeszło. Co mamy w środku? Duża antena, naprawdę duża w stosunku do tego, co było w tamtym. Później wrzucę zdjęcia. Ale dużo tutaj tej elektroniki nie ma. Spróbujemy jeszcze odkręcić sobie tą płyteczkę. Może się uda. Choć wątpię, bo to jest wklejone. Może się uda to podważyć, żeby było dokładnie widać, co jest z tyłu. Ale nie. No tutaj są tylko dwa przewody, więc to jest. Znaczy, tylko na druk dwustronny i bardzo mało rzeczy. Naprawdę, tu jest bardzo mało rzeczy. Jeden układ, jakiś główny chip, który na pewno zajmuje się komunikacją i transferem danych. Jeden kryształ, drugi kryształ pełno kondensatorów. To jest chyba jakiś dławik albo kondensator. To może być jakiś stabilizator napięcia i jego obwody. I to jest ta dioda świecąca. To nie wiem, co będzie. Możliwe, że z tym kryształem to też będzie jakiś zegar. Nie, tutaj naprawdę dużo nie ma. Tu chyba było oprogramowanie przez to. Dupy nie urywa. Z drugiej strony, im mniej elementów w środku jest, tym mniejszy pobór prądu. Jak było widać, praktycznie wynoszący zero. Więc co, zamykamy. Ciekawość zaspokojona. Wykonanie ogólnie jest spoko. Zamykam to z powrotem. Idzie to do akumulatorowni i zobaczymy, czy uda mi się odczytywać temperaturę oraz pojemność akumulatorów z podwórka albo z domu. Więc zaraz idę to zamontować i to będzie w kolejnej części, czy to da radę. Jesteśmy w akumulatorowni. Będziemy łączyć ostrość baterii monitor BM6 tutaj. Dlaczego tutaj? Bo tutaj, jak już to później kończyłem łączyć, to używałem dłuższe śruby. Tutaj jest jeszcze jakaś rezerwa. Z drugiej strony, tutaj używałem jeszcze oryginalne te śrubki i tutaj mało gwintu to trzyma. Jeszcze jakbym coś dołożył, to by był problem. Jakiś czas temu widz mnie pytał o te balansery. Dają radę, jak widać walczą, bo teraz troszeczkę słoneczko wyszło. Nie na wszystkich rzędach walczą, ale na niektórych tak. Ostrość, żeby złapało. Na przykład tutaj udało mi się tak dobrze dobrać te akumulatory, bo był pomiar robiony jakiś czas temu i na nowo to ustawiałem, że tutaj praktycznie nie ma żadnego wyważania. Jedynie jak bardzo mocno wyjdzie słońce, no to wtedy jest wyważanie. Na przykład przy zajdzie słońce za chmurę, później wyjdzie, no to jak jest ten uderzenie prądowe, to wtedy jest wyważanie, ale każdy tego jest świadomy, że jak ma instalację fotowoltaiczną, to są właśnie takie momenty, kiedy następuje takie mocne uderzenie prądowe
Jak zacienione panele później są nagle nasłonecznione. Myślę, że każdy to bierze pod uwagę. A jak nie bierze, no to możesz bardzo szybko skrócić żywot swojego układu. Tu mamy złapane takim sposobem jedną śrubkę. Teraz złapiemy drugą. Tutaj mam szybę z sandacza, z mojego dawcy. Opuścimy sobie drugą. Jest to robione na żywym układzie, więc proszę nie naśladować. Nie rozłączyłem nawet bezpieczników. Tutaj jestem troszeczkę bardziej pewny tego, co tu się będzie działo. Troszeczkę teraz podokręcać i zaraz zobaczymy, czy działa. Pyk. Tutaj dioda sobie miga raz na jakiś czas. Ja bym to dał tak. Odpalimy sobie aplikację. I co mi aplikacja pokazuje? Na razie nic. Bluetooth niepołączony. Ok, połączyło. 12,89. No i dobra. Czy będziemy czytać za jakąś godzinkę, dwie? Zobaczymy, co tu się będzie działo. Tu pokazuje nam na razie, co się dzieje. Napięcie spada. Ma to znaczenie. Ma to sens, ponieważ słońce troszeczkę zaszło i widzimy, że napięcie spada. Więc ma to odbicie. Więc jak nie macie jakiegoś tam mega BMS-a albo coś takiego, to myślę, że ten BM6 też da radę, żeby śledzić to, co się dzieje na akumulatorach wraz z wykresem. Z tą temperaturą to ja nie wiem, skąd to bierze. Dalej pokazuje 22 stopnie, mimo że może, że tutaj jest tyle. No dobra. Za jakiś czas pokażę, co tutaj się dzieje. Może za godzinkę, jak coś tam więcej danych nazbiera, to wtedy tutaj puszczę jeszcze nagrywanie z samego tabletu, z rzut ekranu albo nagram. Zobaczymy. Na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, jaki będzie zasięg. Też zrobię taki test. Zobaczymy, co się dzieje. O. Widać, że napięcie rośnie, bo zrobiło się na dworze dużo, dużo jaśniej. Więc no, takie szybkie oszukanie głupiego układu, no bo tutaj są zwykłe AGM-y. W tym roku miałem dokładać litowo-żelazowo-fosforanowy, ale budżet mi się nie spina. Więc przykro mi, niestety tego nie będzie w tym roku raczej. Okay, zobaczmy tak. To tak mamy. Czyli lepiej to widać z tej perspektywy. No dobra. Spoko. Myślę, że kto chciał coś wiedzieć, wie. Jak ma jakieś pytania, to niech zostawi to w komentarzu. Spróbuję odpowiedzieć albo jakiś materiał dograć. Dla mnie też sprzęt jest nowy, więc przecieranie szlaków nie jest łatwe, ale myślę, że skuteczne. To jakby co. Ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.